Jeszcze nie dopłynęliśmy do brzegu, a ty już szukasz guza. Ten pajac zasługiwał na to. Z pewnością, ale możesz mieć jeszcze przez to kłopoty, braciszku. Coś nowego? Przez to szalejące morze nic nie słyszę. Udało ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale... Cicho. Słyszysz? Chyba ktoś idzie. Ty, łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie. Zgarnij resztę i jazda na pokład. Koniec trasy? A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Twoi ludzie wydają się być czymś bardzo podekscytowani. Hej, popatrzcie jaki bystrzak. Widać, żeście najbardziej rozumni spośród tej bandy patałachów. Cierpliwości, zaraz sam się o wszystkim przekonasz. Wyspa Archolos jest tuż przed nami, ale zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić pewną sprawę niecierpiącą zwłoki. No już, jazda na górę! Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu. I w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila! Do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłynę bliżej. Co prawda, zgodnie z umową, mieliście dostać szalupę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale... jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było? Co? Nie jestem żadnym złodziejem. Nakarmiłem cię, napoiłem. Wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie po gębie. Ale wchodząc na statek, miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na Inosa przysięgam. Timo. Chciałem się z tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni. Ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co ty robisz? To nie będzie konieczne. No proszę, kogo my tu mamy? Mały szczurek. Dopiero co wypełzł spod pokładu i już pokazuje pazurki. Wyglądasz na rozsądnego dzieciaka. Naprawdę chcesz nadstawiać karku za tego parszywego śmiecia? Nie mogę pozwolić, by byle kundel obrażał mnie na moim własnym statku. Jak chcesz, to możesz zginąć za niego. Jeden w tę, czy w tamtą, nie zrobi mi żadnej różnicy. Nie mam zamiaru za nikogo ginąć. Dziwi mnie tylko, że chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić taki piękny miecz. No tu masz rację. Trochę szkoda. W dodatku zabrudziłbym pokład krwią tej szui. Na szczęście możemy łatwo rozwiązać ten problem. Zaburtę z nim! Niech zajmie się nim morze. Co? Ja... Wy cholery jedne! Zostałem wrobiony, sukinsyny! No, a teraz z pozostałymi zróbcie to samo. Chwila, my nie mamy z tym nic wspólnego. Timo miał zapłacić za was wszystkich. Jeśli masz przy sobie coś cennego, daj mi to. A dostaniecie szalupę. Tak myślałem. Panowie, czyńcie honory. Miłej kąpieli, szczury lądowe.
Jesteś cały? Czuję się, jakbym zaraz miał wypluć płuca, ale ta, jestem cały. Jeśli cały nasz pobyt tutaj ma być równie emocjonujący co podróż, to czeka nas ciekawa przygoda. Świetnie. Obyśmy tylko nie trafili z deszczu pod rynnę. W porządku. Nie ma co tutaj sterczeć. Nam się poszczęściło, ale wypadałoby sprawdzić, co z resztą. Jeśli mnie wzrok nie myli, to nasi towarzysze niedoli udali się w głąb lasu. Chodź za mną i na wszelki wypadek nigdzie się nie oddalaj. Nie wiemy, co kryje się w tym gąszczu. Jasne. Postaram się nadążyć. No i stało się. Serdeczne welcome. Witamy w Kronikach Myrtany Archolos. Jak na prawdziwego gotikowego gracza przystało, zaczynamy od plądrowania lokalnych terenów i zdobywania podstawowych itemów, które później przydadzą nam się w rozgrywce. Przez całe swoje życie liczyłem zyski i straty. Moneta do pieprzonej monety. Pilnowałem ich jak oka w głowie, bojąc się, że je stracę i mój interes upadnie. Tak bardzo byłem w nie zapatrzony, że wszystko inne przestało mieć dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Zadbałem o bezpieczeństwo monet, a nie potrafiłem ochronić mojej własnej córki. Ręczaj się, to nie twoja wina. A czyja niby? Może bogów? Powinienem był zostać z Florą na Larand, zamiast namawiać ją na tę cholerną podróż. Miałem tam pracę, a ona całe życie przed sobą. Nigdy sobie nie wybaczę tej decyzji. No generalnie bardzo przykra sprawa. Pan Ezekiel stracił najważniejszą osobę w swoim życiu, ale czy się pozbieram, to zależy między innymi od nas. A naszej postaci na ten moment zależy najbardziej na tym, żeby znaleźć jakiś fajny item i ewentualnie udać się do lokalnej wioski, jeżeli będzie to możliwe. Nie możemy zostawić tak tego starca samego. Lepiej zabrać go z nami. Idź z nim pogadać. Starszy brat, jak to starszy brat, wykazał się pierwiastkiem moralności. A teraz gadamy z Ezekielem. Czego chcesz? Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. I zostawić ją tutaj, na pastwę topielców. Nigdy. Idziesz z nami, albo zaciągnę cię siłą. Co? Człowieku, dlaczego ci tak na mnie zależy? Zostaw mnie w spokoju. Chodź, albo oberwiesz. Dobrze, ale później musimy po nią wrócić. Dlaczego zależy? Zależy dlatego, że daje później dobrego expa. A teraz dalsza część historii. Zapraszam do odsłuchu. Widzę, że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. No trudno. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Byłem raz na Archolos jako dziecko. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. Jako dziecko? Równie dobrze, wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Może zapytamy się o zdanie reszty? Ty, młody, co o tym myślisz? W jaskini będziemy bezpieczni? A co? Boisz się kreto szczurów? Jak tak, to idź ze swoim braciszkiem. Może uda nam się odnaleźć tę wioskę. Jeśli się nie zgubimy w tych ciemnościach i przypadkiem nie wpadniemy na jakiegoś cieniostwora. Nie, dziękuję. Wolę poczekać, aż będzie jasno. W jakim stanie są ocaleni? Ci słabe usze daleko nie zajdą. Ni cholery nie dotrzemy do wioski. Na pewno pamiętasz drogę do wioski? Mniej więcej. Archolos to gęsto zaludniona wyspa. Wcześniej czy później natkniemy się na jakąś osadę. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz, nie mam zamiaru się z tobą użerać. Idę do ciepłej jaskini. I wam polecam zrobić to samo. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Przykro mi, Jorn,
ale nie dam rady zrobić ani kroku dalej. Jaskinia wydaje mi się lepszym pomysłem. Dobrze, rozumiem. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Uważaj na siebie, Marvin. Ja postaram się przygotować dla was jakieś powitanie. Pamiętajcie, musicie kierować się na wschód. Jak widzimy, nasz bohater nienawidzi swojej rodziny i postanawia pójść do jaskini z jakąś obcą osobą, którą kilka minut wcześniej pobił. Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Dzięki, ale już lepiej idź za nim. Za nim? Za nim się zdenerwuję. Już chyba mówiłam, że nie rozmawiam z takimi jak ty. Tylko zapytałem, nie musisz być niemiła. Jak życie? Jestem zajęta. Zostaw mnie w spokoju. Ej, jesteś cała? To bez znaczenia. Dlaczego? Spójrz na moją suknię. Jest cała mokra i pełna wodorostów. A tu? Widzisz? Podarła się! Wyglądam jak jakaś wioskowa wywłoka. To faktycznie tragiczne wieści. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, ile kosztowała? Z pewnością majątek. W życiu byś się za nią nie spłacił. Wygląda na to, że będę musiała sobie znaleźć faceta, który sprawi mi nową. Nie ma to jak porządnie rozgrzać mięśnie po lodowatej kąpieli. Teraz tylko rozpalić ognisko i będzie można coś wrzucić na ruszt. Może to i była dobra rozgrzewka, ale skąd wiesz, że już jesteśmy bezpieczni? Widzę, że cykor cię obleciał. Skoro kretoszczury poczuły się tu bezpiecznie, to znaczy, że w pobliżu nie ma niczego groźniejszego. Każdy tępak to wie. A tak w ogóle, mały, co było na statku, to było na statku. Ważne jest to, co się dzieje teraz. Powiedzmy, że jesteśmy kwita. Jasne. Tylko pozostała jeszcze jedna rzecz do zrobienia. No, towarzystwo, rozsiadać się! Zaraz Marvin przyniesie nam trochę drewna, a wtedy rozpalę ognisko. Słucham? Masz problemy ze słuchem? A może mam ci przetkać uszy pięścią? Idziesz po chrust, albo nie dostaniesz żarcia. Jak przystało na człowieka eksploru w trakcie, gdy Fabio zbierał drewno, ja postanowiłem przeszukać lokalne sarkofagi, jak i pobliskie odnogi jaskini. No, to pierwszy problem z głowy. Zapraszam na pieczonego kretoszczura. Jak leci? Cieszę się, że mogę się ogrzać. Najgorsze chyba już za nami, prawda? Cholera! Musiały zwęszyć to pieczone mięso. Nie ma co tu dłużej przesiadywać. Ty i Rupert, ruszycie przodem i oczyścicie drogę na wschód. Spokojnie, poradzimy sobie. Jest nas dwóch. Jeden będzie szukał ścieżki, a drugi wypatrywał bestii. Może masz rację. Gdy tak to ująłeś, to robi to więcej sensu. I tak właśnie zaczęła się podróż z Rupertem w stronę wioski. Po drodze minęliśmy kilka lokalnych potworów, ale nie sprawiły nam one większych problemów. Twój brat musiał tędy przechodzić. Myślisz, że coś mu się stało? Nie znam się na tropieniu. Ruszajmy w stronę wioski. Pewnie już tam na nas czeka. Sam nie mogę w to uwierzyć, ale dotarliśmy do wioski. Idź i porozmawiaj z wartownikiem. Ja tu poczekam i będę rozglądał się za pozostałymi. To ty jesteś Marvin, tak? Tak, to ja. Był już tutaj Jorn? Przypałętał się tutaj ostatnio jakiś ranny facet. Wiktor przekazał mi, że może was tu przybyć jeszcze więcej. Jesteś tylko ty i twój kolega? Reszta zgubiła się w lesie? Zostali z tyłu. My oczyszczaliśmy jedynie drogę. Powinni tu dotrzeć niebawem. Wspaniale! Jeszcze więcej darmozjadów.
Właź do środka. Wiktor za was poręczył, więc nawet nie myśl, żeby robić w wiosce jakieś zamieszanie. Gdzie znajdę Jorna i tego Wiktora? Idąc dalej tą ścieżką, gdy dojdziesz do rozwidlenia, skręć w prawo w stronę rzeki. Gdy miniesz most, będziesz miał po swojej lewej stronie karczmę Bastiana. Wiktor jest tam jednym z pracowników i to tam odpoczywa właśnie twój brat. A teraz spadaj! Mam ciekawsze rzeczy do roboty niż pogawędki z przybłędami. Niektórzy może to wiedzą, a niektórzy może nie wiedzą, ale gdy przekraczamy bramy Silbach, czas w grze się zatrzymuje i mamy czas na to, żeby obrabować lokalną wioskę ze wszystkich potrzebnych itemów, czy chociażby zabić owce, które nie są aż tak łatwo dostępne podczas normalnej rozgrywki. Możemy też obrabować magazyn, który również jest strzeżony, także zapraszam do dalszego oglądania. I tak się ta rozgrywka potoczyła, że jeszcze przed wejściem do karczmy mamy drugi level, kuszę i kilka sztuk złota więcej niż normalnie, bo mamy ich ponad 100. Kolejny przybłęda wbiega mi do karczmy z zabłoconymi butami. Spokojnie, Marta. Przecież ten pierwszy mówił, że niebawem przybędzie reszta. To nasi goście. Mają za sobą kawał drogi. Okaż im proszę trochę wyrozumiałości. Sprzątać po nich będziesz ty. Ty musisz być Marvin, prawda? Twój brat czeka na ciebie w pokoju na górze. Został zraniony przez krwiopijcę i musi teraz wypoczywać. Gdzie jest reszta waszych towarzyszy? Rozdzieliliśmy się. Zmierzają właśnie w stronę wioski. Dobrze. Wyjdę im na spotkanie, by bez problemu tu dotarli. Masz tutaj coś ciepłego do zjedzenia. Tobie również radziłbym wypocząć. Wyglądasz na zmęczonego, zmarzniętego i obolałego. Masz coś do picia? A masz czym zapłacić? Niezupełnie. Siadaj, pierwsze piwo masz na mój koszt. Za więcej będziesz już musiał zapłacić. Pokaż mi swoje towary. Korzystając z okazji, od Bastiana zakupiłem wszystkie możliwe przepisy, jakie przy sobie miał. I korzystając z okazji, próbowałem zacyganić Marcie gulasz. Niestety, wyszło jak wyszło. O ty złodziejaszku jeden! Myszkować się zachciało, co? Łapy precz od mojego gulaszu! Wybacz, myślałem, że zrobiłaś go dla nas. Jakbyś nie zauważył, jest was cała horda i każdy z was dostanie po równo. Jorn, martwiłem się o ciebie. Spokojnie, braciszku. Nie tak łatwo pozbyć się takiego starego wygi jak ja. Te małe dranie wzięłem je z zaskoczenia. Najbardziej agresywny był taki dziwny, szary osobnik. U nas na Londram nigdy takiego nie widziałem. Nie musisz się przejmować. To tylko małe urządlenia. Wypocznę trochę i wszystko będzie w porządku. Lepiej opowiadaj, jak pozostali. Dotarliście do wioski w jednym kawałku? Rozdzieliliśmy się. Ja i Rupert poszliśmy przodem, by oczyścić drogę. A reszta ma niebawem dotrzeć do wioski. Dobrze to słyszeć. Bałem się, że sobie nie poradzicie sami. Nawet zastanawiałem się, czy do was nie wrócić. Ale później wpadły na mnie te krwiopijce i wiedziałem, że potrzebuję czegoś na moją ranę. Nie ma tego złego. Przynajmniej udało wam się wejść do środka bez większych problemów. Udało ci się odnaleźć wuja? Rozmawiałem o tym z Wiktorem. Mówił, że Kurt mieszka niedaleko karczmy. Podobno niedawno wyruszył na połów i powinien niebawem wrócić do wioski. Odwiedzimy go, gdy oboje trochę wypoczniemy. Wyśpij się, Marvin. Od jutra zaczynamy nowe życie na tej wyspie.